Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś zapraszam Was na kolejne zakupy. Dziś mam kilka rzeczy z wyprzedaży, tych z wyprzedaży letnich. No i muszę Wam powiedzieć, że nie ma tutaj ciemnych ubrań, także jestem z siebie dumna, że tym razem nic nie przywlokłam czarnego. I zaczniemy od koszulki nocnej. Koszulka, jak widzicie, w kolorku morelowo-łososiowym. Kosztowała mnie 54,90, rozmiar mam tutaj 36. Koszulka jest z Triumfa i muszę Wam powiedzieć, że jakościowo to są naprawdę fajne rzeczy. Tu jest 100% bawełna. Ja już miałam kilka rzeczy z Triumfa, jeśli chodzi o piżamy i są po prostu genialne. No i cena, wiadomo, dużo fajniejsza, jeśli kupuje się właśnie na wyprzedaży. Pokażę Wam teraz trzy bluzeczki z Sinsay. Ja te bluzki lubię, to są takie, wiecie, bawełniaczki do chodzenia na co dzień. I tu mnie po prostu urzekł print, tu są takie kwiatki. Naszywane w sumie. W każdym razie ja uwielbiam kwiaty na odzieży i zawsze mnie coś tam podkusi. Biała koszulka ze króciutkim rękawem, tutaj jest delikatnie wywijany. Bardzo przyjemna, 100% bawełna. Rozmiar mam akurat w tym przypadku S-kę i kosztowała mnie 14,99, także myślę, że całkiem przyjemna cena. Kolejna koszulka z Sinsay jest w kolorze takiego ciemnego popielu. Nie wiem, czy ciemnego, popielu w każdym razie, z napisem Weekend. Też widzicie krótki rękawek, ale już normalnie podszyty, rozmiar M i ta koszulka mnie kosztowała 7,99. A tu skład ma bawełna z wiskozą, także też bardzo, bardzo przyzwoity. No i mam jeszcze jedną koszulkę i ta też bardzo mi się podobała. Biała koszulka z takim zielonym serduszkiem. Tu mam też rozmiar M i ta mnie też kosztowała 7,99. I ta jest taka bardzo cieniutka, także myślę, że na takie cieplejsze właśnie dni jak najbardziej do dżinsów czy do spodni sportowych, żeby sobie chodzić po domu, się przyda. Teraz mam małe szaleństwo z New Yorkera. Jak wiecie, ja ten sklep uwielbiam i jeszcze nie zdarzyło mi się wejść do niego, żebym wyszła z pustymi rękoma. Tak też było i tym razem. Podobało mi się, wiadomo, znacznie więcej rzeczy. No ale mówię, no nie dajmy się zwariować. I mam tutaj szaleństwo. Jak dla mnie to jest szaleństwo, bo to jest białe body. Ale wygląda tak cudnie i tak pięknie na sylwetce, że stwierdziłam, że po prostu muszę. Do czarnej spódnicy ołówkowej, do spodni, po prostu genialne. Pięknie jest tutaj ukształtowany dekolt. Z tyłu jest prościuteńko, ona ma tu w pasie gumkę. No i normalnie, wiecie, zapinane jest na zatrzaski w kroku. Świetny kopertowy tutaj układ dekoltu, po prostu rewelacja. To body niestety nie było na wyprzedaży, kosztowało 44,95. Ale tak mi się podobało, że stwierdziłam, że no po prostu muszę. Kolejną rzecz mam z New Yorkera i to jest taka narzutka, praktycznie narzutka mgiełka. Bardzo jaśniutki, taki rozbielony popiel bym powiedziała. W rozmiarze mam S. Kosztowała mnie 17,95. Narzutka jest bardzo przyjemna, leciusieńka, z kieszonkami. Tu ma jakieś małe rozporki po bokach. Długi, normalny rękaw i taki, wiecie, do narzucenia rzecz na pol, jakiś top czy na podkoszulkę właśnie, do każdej rzeczy będzie pasowała, bo kolor jest właśnie taki, że bardzo, bardzo uniwersalny. Także ta narzutka też była w różnych kolorach. Było coś w takiej zieleni zgniłej, było coś w różu, było coś na pewno w czerni. Ale stwierdziłam, że dosyć tych czarnych rzeczy i stawiamy na coś jasnego. I jeszcze jedna bluzeczka właśnie z New Yorkera. Z długim rękawem. Ja coś podobnego już mam, tylko troszkę inny print jest. Natomiast bluzka tak mi się znakomicie nosi, że jak zobaczyłam, że wisi coś podobnego, to po prostu kupiłam. Bluzeczka 24,95 mnie kosztowała, rozmiar również S. To jest bardzo przyjemny gatunkowo materiał, taki właśnie lejący. Nawet na te cieplejsze dni w niej po prostu jest bardzo przyjemnie. Bluzka jest dość długa, taka właśnie za pośladki, z tyłu zupełnie prościuteńka. Także bardzo, bardzo mi się podobała, dlatego się na nią skusiłam. I została mi jeszcze jedna bluzeczka właśnie z New Yorkera. I ta też bardzo podbiła moje serducho. Ona była też w różnych kolorach. Była chyba w granacie, była w takim bladym różu. Chyba w czerni. Szkoda, że nie było w czerwieni. Bo w czerwieni to na pewno bym kupiła. Bluzeczka, jak widzicie, jest koronkowa. Kosztowała mnie 37,95. Tu wzięłam sobie rozmiar M. Rękawki, jak widzicie, są całe koronkowe i długość jest taka 3/4. Tu przód koronki jest podbity materiałem, także super. I z tyłu jest zwykły materiał, bardzo przyjemny, właśnie taki lejący. Także świetna koszulka. Oczywiście tą bluzeczkę przymierzyłam. Rewelacja.
ale widzicie, kupiłam kolor biały i zostały mi jeszcze trzy bluzeczki z Mojito. Pierwsza to jest taka też koronkowa z przodem, natomiast bez rękawków zupełnie, rozmiar S, 29,99 mi kosztowała. Tu przód koronki jest też podbity właśnie materiałem. Piękny tutaj ma dekolt w serek, ja uwielbiam dekolt w serek, bo wydłuża się automatycznie nam szyja, lepiej to wygląda, biust jest podkreślony i z tyłu, jak widzicie, też jest taka dość cieniutka lejąca. Także myślę, że do spodni, do spódnicy, pod jakiś żakiet jak najbardziej się sprawdzi. I jeszcze mam dwie bluzeczki. Pierwsza jest biała. Białą wzięłam sobie w rozmiarze M i ta kosztowała 29,99. Tu na górze, jak widzicie, ma taką koroneczkę, falbankę i krótki rękawek. Taka, mówię, materiałowo dość fajna, dość lejąca i z tyłu wygląda w ten sposób. Też jest koronka właśnie na górze i falbanka. Ja mam kilka rzeczy z Mojito, świetnie się noszą, gatunkowo są naprawdę ok. No i ceny mają w miarę przyzwoite. Natomiast rozmiarówka w Mojito też jest większa. Także też możecie właśnie patrzeć na różne rozmiarki. No i skusiłam się na bluzeczkę taką samą, tylko że ta jest, jak widzicie, w takim zielonkawym kolorze pistacjowym, nie wiem, gorzkowym. I mamy rozmiar tutaj S i ta już kosztowała 39,99 i też taki krótki rękawek z falboneczką, koroneczka, także bardzo przyjemnie to wygląda. No i myślę, że właśnie do spodni, do spódnicy jak najbardziej będzie się to sprawowało. Także widzicie, to są moje całe zakupy, typowo letnie. Właśnie, kolorystycznie, przyjemne dla oka, nic ciemnego, ciemny zostawimy na jesień, na zimę. Dajcie znać, kochani, czy Wy coś upolowaliście na wyprzedażach, coś Wam się spodobało, coś kupiliście, na coś żeście polowali. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze pod filmikiem. Dzisiaj Wam dziękuję serdecznie, że byliście wszyscy ze mną. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa!